22 lipca w auli 1 Liceum Ogólnokształcącego imienia Armii Krajowej w Miliczu odbyła się uroczystość z okazji 103. rocznicy powstania Policji Państwowej. Tegoroczne obchody Święta Policji zostały w całym kraju objęte honorowym patronatem przez Komendanta Głównego Policji, Generalnego Inspektora Jarosława Szymczyka. W obecności zaproszonych gości zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Mariusz Burzdygan w towarzystwie Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu, inspektora Mariusza Tańskiego, wręczył akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz nagrody dla wyróżniających się pracowników Mielickiej Jednostki Policji. Jako pierwszy zaproszony gości głos zabrał sekretarz stanu do spraw cyfryzacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Szanowni panowie inspektorzy, szanowni państwo samorządowcy, dostojni goście. To jest tak, że żyjemy w czasach, kiedy słowo bezpieczeństwo wymieniamy przez wszystkie przypadki. Słowo bezpieczeństwo stało się niestety zupełnie niezależnie od przyczyn słowem dla nas niezwykle istotnym. A jeżeli myślimy o bezpieczeństwie, to pierwszą formacją, o której myślimy, jest właśnie polska policja. I w imieniu rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim państwu, paniom i panom policjantom za tę codzienną służbę. Bo to właśnie dzięki wam, dzięki waszemu codziennemu poświęceniu, dzięki temu, że jesteście zaangażowani, że znacie lokalną społeczność, że wiecie, jak pomagać i jak chronić. Polacy mogą czuć się bezpiecznie. I widzimy to we wszystkich badaniach, widzimy to we wszystkich danych, że tak właśnie jest. Polacy czują się bezpiecznie, a czują się bezpiecznie między innymi w bardzo dużej mierze dlatego, że jest z nimi na co dzień polska policja. Mamy wyjątkowy czas, wyjątkowy dzień dla państwa formacji. Miałem okazję niedawno rozmawiać z panem generałem Szymczykiem i on mówił, że to jest taki wyjątkowy rok, dlatego że po tym, jak przez 2 lata państwa święto nie mogło się odbywać w takiej normalnej formule, teraz on i jego koledzy, koleżanki z dowództwa policji mają bardzo zajęte wakacje, ponieważ odwiedzają wszystkie garnizony, chcą być w całej Polsce, aby też od siebie podziękować państwu za tę wielką pracę. I ja chciałem się do tych podziękowań z całą mocą przyłączyć. Panie ministrze, panowie komendanci, zaproszeni goście, panie i panowie policjanci, starosta ma taki przywilej, że w imieniu samorządu podczas waszych uroczystości może przemawiać. Ta kadencja upływa pod znakiem zgoda moduje i rzeczywiście razem staramy się na lepsze zmieniać powiat, gminy w przypadku pana burmistrza i panów wójtów. Jesteśmy tutaj po to, aby pogratulować państwu, podziękować za pracę i współpracę. Wiele tutaj słów zostało już powiedziane. Serdecznie gratuluję nagrodzonym, oznaczonym, również panu komendantowi. Wkrótce się w takim razie błąd, ale to słowo młodsze wykreślimy, będzie dobre. Dobre gratulacje się pojawią. I cieszę się bardzo, że co roku są kolejni nagradzani. To nie jest nagroda za nic, tylko za osiągnięcia. Obserwujemy to z panem burmistrzem, z panami wójtami, jak to wszystko wygląda. Przy okazji, zostało to już powiedziane, staramy się wspierać wasze działania. Kolejny zakup samochodu, mam nadzieję, że dojdzie do skutku przy naszym współudziale. Tutaj pan komendant wspomniał o tym, że za chwilę pojawi się w Krośnicach nowy budynek, gdzie będzie można bezpiecznie. Mam nadzieję, mieszkańcy Krośni zaczują, że będzie jeszcze bezpieczniej, chociaż jest dobrze. Przy okazji dziękuję panu ministrowi, bo nie wiedziałem, że będę miał okazję za kasę, którą pan minister podał, że powie dotrzyma, także z tych ponad 100 tysięcy też trochę pieniędzy zainwestujemy w to, żeby to bezpieczeństwo było jeszcze lepsze. Mówię o tym cyberbezpieczeństwie. Panie komendancie, proszę przyjąć od nas prezenty, gratulacje przede wszystkim. Niech to będzie wyraz
naszej wdzięczności dla Pana, dla zastępcy, dla całej jednostki, również pracowników, którzy wspierają Pana. I niech to będzie wyraz tego, że rzeczywiście dziękujemy Wam, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, kiedy była pandemia, być może wróci, chociaż nie chciałbym, to rzeczywiście ta nasza praca była wzorowa i spotykaliśmy się często i nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby ktoś powiedział z nas samorządowców, że policja nie daje rady, zawsze byliście na tym pierwszym dniu ognia, również tutaj z kolegami z jednostek mundurowych i myślę, że teraz też sobie poradzimy. Wszystkiego dobrego dla Państwa.